Dobry wieczór, Aleksandra Matyskiel, zapraszam na Kronikę. Przez 12 lat odbył 12 wypraw dookoła świata, odwiedził 100 krajów i zdobył 8 szczytów korony Ziemi. A teraz, w tych trudnych dla wszystkich czasach, zamieszkał w specjalnie zbudowanej na terenie Politechniki Krakowskiej jurcie mongolskiej. Z Piotrem Śliwińskim rozmawiała dziś Aleksandra Fejkiel. Nie jest to ani muzeum, ani punkt poboru wymazów, lecz tradycyjna mongolska jurta, czyli sposób na przetrwanie pandemii Piotra Śliwińskiego. Próbuje zaadaptować się do polskich realiów pogodowych i przeżyć w niej 4 pory roku. 3 już za nim. Teraz czeka go najtrudniejsza. Jurta jest tradycyjna, oryginalna, mongolska i z Mongolii przywieziona w całości, w elementach oczywiście. No i tutaj na terenie Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym z pomocą przyjaciół z Mongolii zbudowaliśmy ją od podstaw. Ja tu na co dzień mieszkam, ja tutaj żyję, pracuję, śpię, gotuję. Łazienkę, toaletę mam w budynku obok, co jest dużym ułatwieniem. Mam w jurcie prąd, więc też mam możliwość się ogrzać. Piotr Śliwiński już raz mieszkał na terenie Politechniki Krakowskiej w wyjątkowych warunkach. Wtedy dał się zamknąć we wnętrzu komory o temperaturze minus 50 stopni. Jak mówi, będąc w jurcie, czuje się jak w podróży. Podczas swoich wypraw mieszkał w małych mieszkaniach, a jego cały dobytek mieścił się w 20-kilogramowym plecaku. Jeżeli z takiego namiotu dwumetrowego nagle mogę zamieszkać w namiocie, który ma 33 metry, w którym jeszcze jest prąd i jeszcze na wyciągnięcie ręki mam cywilizację, sklepy, bliskich, przyjaciół, znajomych, no to jest to dla mnie wielki luksus. Jak się okazuje, krakowska jurta wcale nie odbiega od tych tradycyjnych. Różna tylko jedyna to właśnie ten ogrzewanie. Reszta prawie to samo wszystko. Przy budowli jurty pomagałem, bo ja wychowałem w jurcie, także miałem doświadczenie. Goście są w jurcie zawsze mile widziani. Gospodarz tej krakowskiej stworzył nawet specjalną księgę, do której mogą się wpisywać.